To są bardzo nowoczesne przestrzenie, z szacunkiem traktujące przeszłość i ze zrozumieniem odnoszące się do przyszłości. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe będzie bliskie nawiązanie kontaktu z owocami namysłu pokoleń naszych przodków, a także zachowanie tworzonego dzisiaj bogactwa kulturowego. Te centra będą mobilizować mieszkańców naszego regionu do bezpośredniego spotkania, rozmowy, dyskusji, szukania nowych pomysłów. Mieszanka historii, głębokich idei i nowoczesności to gwarancja, że budując tożsamość kulturową, będziemy opierać się na fundamencie dobra wspólnego. Czyli niepewna sytuacja polityczna związana z powstaniem stycznia. Nowy kościół luterański.